bardzo, bardzo serdecznie tu w sali widowiskowo-kinowej kina Bajka w Poraju. Drodzy Państwo, możemy się cieszyć, że spotkaliśmy się w dniu dzisiejszym tutaj w ciepłej sali, nie tam na dworze, gdzie zapanowała troszkę brzysta, troszkę deszczowa aura, która mamy nadzieję pozostanie, że nic groźniejszego w kwestii aury się, drodzy Państwo, nie stanie. Dlatego z wcześniej planowanej imprezy plenerowej, która miała odbyć się pod Gokiem, spotykamy się tutaj, ale cieszmy się, drodzy Państwo, że jesteśmy razem, że możemy miło spędzić to piątkowe popołudnie. A witamy, drodzy Państwo, na imprezie zatytułowanej Poraj Art Session, która jest platformą porozumienia środowisk twórczych działających w gminie Poraj. A w tym roku jest to impreza wyjątkowa, bowiem jest to impreza pod nazwą I Love Folk. A więc jak sama nazwa wskazuje, drodzy Państwo, będzie to impreza poświęcona folklorowi, muzyce ludowej. Tego wieczoru, drodzy Państwo, moc atrakcji tu w sali kinowej, jak i w drugiej części, w Galerii Sztuki Współczesnej. Ja tylko nadmienię, iż patronat nad dzisiejszą imprezą sprawuje wójt gminy Poraj i pani Katarzyna Kazimierczak. Organizatorami są... Brawo, proszę. Organizatorami są Gminny Ośrodek Kultury imienia Janusza Gniatkowskiego w Poraju we współpracy z Radą Sołecką z Poraja, KGW Malwy, Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego Apasjonata, powiatem myszkowskim, a patronat medialny nad wydarzeniem sprawują Gazeta Myszkowska, Kurier Zawierciański, Gazeta Częstochowska, Radio Jura i portal 365 Jura. Drodzy Państwo, niech mi będzie wolno w tym miejscu przejść do powitań z szanownego grona, które zaszczyciło obecnością salę widowiskowo-kinową Bajka. Drodzy Państwo, w imieniu gospodarza gminy, pani wójt Katarzyny Kazimierczak i Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju pragnę powitać w gminie Poraj, w gościnnej gminie Poraj, pana burmistrza miasta Myszkowa, pana Włodzimierza Żaka. Są z nami radni powiatowi, pani Izabela Masłoń, pan Mariusz Garkocha. Witamy siostrę Esterę, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Poraju. Witamy księdza Zdzisława Zgrzebnego, proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju. Witamy radnych Rady Gminy Poraj na czele z panią przewodniczącą Rady Gminy Poraj, panią Ewą Masłoń. A swoją obecnością zaszczycili nas w dniu dzisiejszym radni pan Robert Bączyński, pan Adrian Gradoń, pan Rafał Kisiel, pani Marta Męcik, pan Łukasz Ostrowski, pani Dorota Sawicka, pan Piotr Sawicki, pan Marcin Ślimak. Mam nadzieję, drodzy Państwo, że nikogo nie pominąłem z obecnych. Jest z nami asystent pani ministry zdrowia, pani poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Wojciech Bojarski. Witamy panią sekretarz gminy Poraj, panią Annę Trąbską. Jest z nami pani Anna Kukla, skarbnik gminy Poraj. Witamy panią Annę Wądrowską, KUMOR, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju.
Jest z nami pani Aneta Sowińska, kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju. Witamy panią dyrektor biura posła Szymona Giżyńskiego, panią Grażynę Matyszczak. Witamy sołtysów gminy Poraj w osobach pani Dorota Sawicka, Barbara Saban, Teresa Ociepka, Anna Ociepka, Mirosław Kozieł, Jan Podsiadnik, Irena Jędruszek, Jerzy Kimla. Drodzy Państwo, na początku powitania wspomniałem, iż patronat medialny sprawują nad dzisiejszym wydarzeniem Gazeta Myszkowska i Kurier Zawierciański, dlatego bardzo serdecznie w naszym gronie witamy pana redaktora Jarosława Mazanka, redaktora Gazety Myszkowskiej Kuriera Zawierciańskiego. Jest z nami pani redaktor naczelna Gazety Częstochowskiej, pani Urszula Giżyńska. Witamy portal 365.pl, pani Maria Ratajczak, pan Zbigniew Lewandowski. Drodzy Państwo, witamy bardzo, bardzo serdecznie przede wszystkim wszystkie panie oraz panów również z kół gospodyń wiejskich, z zespołów działających na terenie gminy Poraj, seniorów. Witamy laureatów konkursu na rękodzieła artystyczne i drodzy Państwo, witamy wszystkich mieszkańców gminy Poraj i powiatu myszkowskiego, którzy zaszczycili swoją obecnością imprezę Poraj Art Session I Love Folk. A dziś, drodzy Państwo, przed nami szereg atrakcji, mnóstwo atrakcji, zarówno tych, które tutaj będą działy się na scenie, mnóstwo emocji związanych z wręczeniem nagród w 18. Ogólnopolskim Konkursie Rękodzieła Ludowego. To występ zespołu, o którym za moment powiem, a po przejściu do Galerii Sztuki Współczesnej będzie degustacja potraw w ramach projektu Gminne Smaki i Smaczki, wystawa rękodzieła ludowego i wystawa fotografii w projekcie Gminna Fotopozytywka. Nadmienię, drodzy Państwo, iż dzisiejsza impreza, dzisiejsze wydarzenie dzieje się w ramach dotacji z Funduszu Działaj Lokalnie w ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych. Szanowni Państwo, tyle tytułem powitań. Witamy bardzo, bardzo serdecznie tytułem wstępu, a już za moment na naszej scenie pierwsza z atrakcji. Tym razem będzie to atrakcja muzyczna. Już za moment na naszej scenie przyjechali wprost, drodzy Państwo, ze Skierniewic, kapela skierniewicka. Kapela pochodzi ze Skierniewic. Kierownikiem i menadżerem kapeli jest Tadeusz Kwiecień, natomiast kierownikiem muzycznym pan Leon Ziębiński. Kapela zrzesza ludzi z zamiłowaniem do muzyki, folkloru, śpiewu, koncertuje po całej Polsce, uczestniczy w przeglądach kapel ludowych, gdzie zajmuje czołowe miejsca. Panie i panowie już się powoli montują za moimi plecami, a z uwagi, drodzy Państwo, na ich szerokość pozwolę się przesunąć troszkę na bok, żebyście Państwo mogli degustować atrakcje muzyczne w postaci kapeli ze Skierniewic. Nie.
wody piję. Dla ciebie dziewczyn, dla ciebie ja żyję. Dla ciebie dziewczyn, dla ciebie ja żyję. Najlepsze dziewczyna, co buziaka dają. Najlepsze dziewczyna, co buziaka dają. Dla Państwa kapela ziemi skierniewickiej, która, drodzy Państwo, wszystkich chyba sentymentem przeniosła nas do Łowicza, na ziemię łowicką i folklor łowicki. Jeszcze kapelę usłyszymy tego wieczoru, drodzy Państwo. Jak powiedziałem na wstępie, taka jest idea tej imprezy Poraj Art Session, łącząca na platformie wiele dziedzin sztuki. Drodzy Państwo, nie może również zabraknąć namiastki 10 muzy. Już za chwilę, drodzy Państwo, opuści się ten ekran, a Państwo będziecie mieli możliwość obejrzenia krótkiej prezentacji filmowej związanej z 18 już edycją konkursu ogólnopolskiego na rękodzieło artystyczne. Nasz konkurs, drodzy Państwo, w tym roku wkroczył w fazę pełnoletności, ale film będzie dotyczył, drodzy Państwo, wspomnień z minionych 18 lat. Zapraszam.
Tak jest, drodzy Państwo, aż się łezka wokół kręci, można powiedzieć. 18 lat konkursu, a w tym roku odbył się on właśnie po raz 18. Ogólnopolski konkurs rękodzieła ludowego folkloriady jurajskiej starodawne i bliskie czasy. Drodzy Państwo, nadszedł wreszcie ten moment, na który wszyscy twórcy rękodzieła artystycznego i nie tylko, zapewne wszyscy Państwo, którzy jesteście na tej sali, oczekujecie. Przed nami ważny, istotny i fundamentalny moment tego wieczoru. Wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie rękodzieła ludowego, właśnie folkloriady jurajskiej. Drodzy Państwo, w letnią porę 29 lipca, całkiem niedawno, jakżeż przy innej pogodzie zupełnie, obradowało jury w składzie pan Rafał Stępniak, artysta, plastyk, malarz, który był przewodniczącym jury, pani Grażyna Dąbrowa-Pospiszyl, ceramik, pani Zofia Chwastek, artysta, plastyk, ceramik. Wzięło to jury na siebie bardzo istotne zadanie i bardzo odpowiedzialne zadanie. Po obejrzeniu wszystkich prac przesłanych na 18. ogólnopolski konkurs rękodzieła artystycznego pod honorowym patronatem wójt gminy Poraj, pani Katarzyny Kazimierczak, dokonało oceny prac i wyboru wyróżnień miejsca trzeciego, miejsca drugiego i miejsca pierwszego. A kto je zdobył, drodzy Państwo, już za moment wszyscy się dowiemy. Nim przejdziemy do miejsc z tak zwanego pudła, drodzy Państwo, chciałbym przedstawić Państwu wyróżnienia. Wyróżnienia, czyli można powiedzieć, że praktycznie tuż miejsce czwarte, tuż za podium, ale jednak wyróżnienie zdaniem jury. Drodzy Państwo, tematyka marynistyczna, bo pierwsza z prac dotyczy Mariny Poraj i pięknego zalewu w gminie Poraj. Praca zatytułowana Pod żaglami Mariny Poraj. Praca wykonana z wikliny papierowej. Fundatorem nagrody za to wyróżnienie jest pani ministra zdrowia, pani Izabela Leszczyna. Dlatego niech mi będzie wolno zaprosić na scenę asystenta pani poseł, pana Wojciecha Bojarskiego. I drodzy Państwo, zapraszam na scenę twórczynię, wykonawczynię tej pracy, pani Ruslana Porusznyk-Kozłowska. Pani Ruslana już zmierza do nas, już jest prawie na scenie. Proszę czynić powinność, panie Wojciechu. Państwo zostają z nami na scenę. Czy pan życzy sobie zabrać głos? W imieniu pani poseł, pani minister. Witam wszystkich. W imieniu pani minister chciałbym powiedzieć, że jesteśmy wdzięczni, że tyle już razy byliśmy tutaj z wami. Ten festiwal jest, znaczy ten konkurs jest cudowny. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Pani minister bardzo ubolewa, że niestety jej tutaj nie ma. Gratuluję jeszcze raz tutaj wyróżnieniu i nie mogę się doczekać degustacji. Jakże wszyscy. Zapewne. Drodzy Państwo, nagroda za rzeźbę Droga do Terpsychore. Autorem tej pracy jest pan Sebastian Sobański z Dąbrowy Górniczej, a fundatorami nagrody są sekretarz gminy Poraj, pani Anna Trąbska i skarbnik gminy Poraj, pani Anna Kukla. Zapraszam pana Sebastiana, zapraszam obie panie Anie na scenę celem wręczenia nagrody dla twórcy.
Kolejna praca przed nami, zatytułowana Bombka Łowicka. Praca wykonana haftem krzyżykowym, autorstwa pani Teresy Kruczyńskiej ze Złotowa, województwo wielkopolskie. Tu fundatorami nagrody są radni pani Marta Męcik i pan Marcin Ślimak. Niestety pani Kruczyńska nie może być z nami dzisiaj obecna, ale pytam pani dyrektor Magdaleny Ryziuk-Wilk. Praca, nagroda za pracę zostanie przekazana, przesłana twórczyni. Kolejna z prac to serwetka frywolitkowa. Tutaj fundatorem nagrody jest powiat myszkowski. Proszę na scenę radnych Rady Powiatu w Myszkowie, panią Izabelę Masłoń i pana Mariusza Karkochę, celem wręczenia nagrody dla twórczyni, a jest z nią pani Dagmara Muszyńska z Zawiercia. Działuszka. Drodzy Państwo, to nie żadnej, o żadnej tutaj z pań obecnych na scenie, ani na widowni. To tytuł pracy. Działuszka to praca witrażowa autorstwa pana Marka Chojnackiego z Opola. Fundatorem nagrody dla pana Marka jest powiat myszkowski. Niestety pan Chojnacki nie może być z nami w dniu dzisiejszym. Kolejna z prac to praca zatytułowana Sowa, wykonana techniką sznurka makramy. Praca autorstwa pani Kamili Geisner-Sporaja. A fundatorem nagrody jest Andrzej Kozłowski. Pozwoliłem sobie ufundować nagrodę dla pani Kamili. Dziękuję bardzo. Kolejna z prac autorstwa pani Aleksandry Adamas z Warty, województwo łódzkie. Praca wielkanocny stroik z kraszankami. Fundatorem nagrody jest powiat myszkowski. Pani Adamas również nie ma wśród nas obecnej. Nagroda zostanie przekazana. Ale jest obecny wśród nas pan Mariusz Karkocha, który wraz z panem Rafałem Kępskim, radni Rady Powiatu w Myszkowie, ufundowali nagrodę za pracę zatytułowaną Anioł Czasu autorstwa pani Katarzyny Mańki z Poraja. O odbiór nagrody prosimy dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych imienia świętego brata Alberta w Poraju, przed państwem siostra Estera. Autorką kolejnej pracy jest pani Anna Pasek z Jastrzębia. Otrzymuje nagrodę za pracę wykonaną na szydełku, zatytułowaną Dama z różami. Fundatorami nagrody są radna powiatowa pani Izabela Masłoń i radny Rady Gminy Poraj pan Piotr Sawicki.
Niestety kolejnej twórczyni również nie może być dziś z nami, ale myślę, że warto wspomnieć, iż jest to pani Wincenta Staśkiewicz z Ostrołęki za wycinankę kurpiowską z papieru Gwiazda Duża. Tu fundatorami nagrody są pani wójt gminy Pora i pani Katarzyna Kazimierczak i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury imienia Janusza Gniatkowskiego w Poraju pani Magdalena Ryziuk-Wilk i nagroda również zostanie pani Staśkiewicz przesłana. Pani Celina Staśkiewicz z Ostrołęki jest autorką pracy wycinanki z papieru Biała firanka ażurowa. Tutaj fundatorami nagrody jest dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury imienia Janusza Gniatkowskiego w Poraju Magdalena Ryziuk-Wilk wraz z panią przewodniczącą Rady Gminy Poraj, panią Ewą Masłoń. Pani Celina Staśkiewicz również nie może być z nami obecna w dniu dzisiejszym. Przejdźmy więc wobec tego do kolejnej nagrody, a otrzymuje ją pani Jadwiga Niedźwiecka z miejscowości Kadzidło za wycinankę firankę wykonana z papieru. Fundatorem nagrody jest pan radny Rady Gminy Poraj, pan Robert Bączyński. Niestety autorki pracy również nie ma z nami w dniu dzisiejszym. I drodzy państwo, przechodzimy do kolejnego wyróżnienia. Otrzymuje ją żarczanka pani Iwona Rau. Jej praca to kwiaty zasuszone i zatopione w żywicy, a tytuł pracy Złote Bratki. Fundatorami nagrody są dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju pani Anna Wągrowska-Kumor i kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju pani Aneta Sowińska. Zapraszamy laureatkę i zapraszamy fundatorki nagrody. Drodzy państwo, to wszystkie wyróżnienia w konkursie. Teraz przystąpimy do wręczania prac z tak zwanego podium. Laureaci otrzymują nagrody finansowe w wysokości 1800 i 600 zł odpowiednio za pierwsze, drugie, trzecie miejsce ufundowane przez organizatora Gminny Ośrodek Kultury w Poraju. Są też nagrody dodatkowe ufundowane przez członków kapituły honorowej. I tak, miejsce trzecie zdobywa pan Marian Pikuła z Myszkowa. Otrzymuje nagrodę finansową za rzeźbę z drewna Wędrownik. Nagroda finansowa ufundowana przez Gminny Ośrodek Kultury. O wręczenie nagród prosimy radnych panią Martę Męcik i pana radnego Marcina Ślimaka. Drodzy państwo, pan Marian Pikuła otrzymuje również zaszczytną nagrodę dodatkową. Nagrodę ufundowaną przez burmistrza miasta Myszkowa, pana Włodzimierza Żaka. Zapraszamy pana burmistrza na scenę. Miejsce trzecie. A my przechodzimy, drodzy państwo, do miejsca drugiego, które wędruje do Przymiłowic, do rąk pani Barbary Baran. Pani otrzymuje nagrodę finansową za obraz wykonany ściegiem krzyżykowym i
półkrzyżykowym zatytułowanym Pszczeli Raj. O wręczenie nagród prosimy przewodniczącą Rady Gminy Poraj, panią Ewę Masłoń i radnego Rady Gminy Poraj, pana Roberta Bączyńskiego. Szanowni Państwo, niezwykle miło mi poinformować również, iż nagrodę dodatkową ufundował pan poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Szymon Giżyński, a nagrodę w imieniu pana posła wręczy dyrektor biura poselskiego, pani Grażyna Matyszczak. Zapewne ciężkie, ale pani Barbara da radę, jak widać. Szanowni Państwo, to było miejsce drugie, a my szybciutko przechodzimy do miejsca pierwszego. Miejsce pierwsze zdobywa Porajanka Maja Szczypka. Otrzymuje nagrodę za ceramikę artystyczną zatytułowaną Królowa Ogrodu. Nagrodę finansową fundowaną przez Gminę Ośrodek Kultury Poraju wręczy pani wójt gminy Poraj, pani Katarzyna Kazimierczak i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury imienia Janusza Gniatkowskiego w Poraju pani Magdalena Ryziuk-Wil. Drodzy Państwo, pragnę również poinformować, iż została ufundowana nagroda dodatkowa, a tą dodatkową nagrodę ufundowała poseł do Parlamentu Europejskiego, pani Mirosława Nykiel, a o wręczenie nagrody prosimy panią wójt gminy Poraj, panią Katarzynę Kazimierczak. Szanowni Państwo, czy pani wójt Katarzyna Kazimierczak zechce zabrać głos i powiedzieć do Państwa parę miłych słów? Zapewne tak. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam i bardzo się cieszę, naprawdę bardzo się cieszę, że tak licznie tutaj dzisiaj przybyliście. Mimo tej nie najlepszej pogody uwierzyliście, że stworzymy, powstanie tutaj taki klimat, który pozwoli nam uhonorować naszych wspaniałych artystów. I jeszcze raz bardzo serdecznie proszę o wielkie brawa dla nich. Prowadzący Andrzej Kozłowski powitał wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Pozwolę sobie jeszcze powitać tutaj kogoś, kto jest wiernym fanem wszystkich naszych kulturalnych przedsięwzięć. Pan Michał Otremski, przewodniczący Rady Gminy Kamienicy Polskiej, który tutaj jeszcze dodatkowo wziął na siebie rolę fotografa. Serdecznie Cię, Michał, witamy. Bardzo serdecznie witamy. Pan Michał Otremski. A przy tej okazji bardzo serdecznie dziękuję wszystkim fundatorom, którzy zdecydowali się uhonorować naszych artystów, którzy oczywiście i tak tworzą, i tak malują, rzeźbią, wykonują to piękne rękodzieło, ale myślę, że takie nagrody zawsze mobilizują, prawda kochani? Mówią, że tak. Szanowni Państwo, jeszcze raz wielkie serdeczne dziękuję i bardzo czekam na kolejne edycje, licząc na taką liczną frekwencję u Państwa. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, zapraszamy laureatów i fundatorów troszkę bliżej. Wyjdźcie z tego
cienia tutaj tej sceny. Zapraszamy na środek, żeby fotografowie mogli zrobić zdjęcia, które będą wspaniałą pamiątką z tego wieczoru. Dziękujemy serdecznie, drodzy Państwo, laureaci i fundatorzy 18. Ogólnopolskiego Konkursu Rękodzieła Ludowego Folkloriady Jurajskiej Starodawne i Bliskie Czasy. Dziękujemy serdecznie za złożone prace, za ufundowane nagrody i za obecność. Szanowni Państwo, pozwólcie, że ja się dołączę do podziękowań Pani Wójt, Pani Katarzyny Kaźmierczak. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu całego Gminnego Ośrodka Kultury wszystkim twórcom, którzy nam zesłali swoje prace. Gratulujemy oczywiście laureatom. Dziękujemy członkom jury, że wzięli na siebie trud oceny tychże prac. I bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim członkom kapituły honorowej, którzy w tym roku ufundowali tak wiele nagród dodatkowych, którymi mogliśmy wyróżnić naszych wspaniałych twórców. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję Andrzejowi, bo Andrzej też ufundował, tak się tutaj przemknął w całej liście. A teraz, szanowni Państwo, chodź tu Andrzej, tak się schowałeś. Brawa dla Andrzeja, bo on zawsze na siebie też trud prowadzenia całego przedsięwzięcia. A teraz Andrzej, zapowiedz jeszcze koncert kapeli. Dziękuję, to nie trudne, drodzy Państwo, ale największa przyjemność. Taką przyjemność zapewni nam za chwilę w drugiej odsłonie kapela Ziemi Skierniewickiej. Zapraszamy Panie, zapraszamy Panów ze Skierniewic. Tak, troszeczkę zdemolowaliśmy tę scenę. Szanowni Państwo, ja tylko powiem, że teraz będzie taki krótki występ kapeli, ale po nim bardzo proszę wszystkich Państwa, abyśmy przeszli razem, oczywiście przez pasy, do Gminnego Ośrodka Kultury, bo tam druga część całego wydarzenia Poraj Art Session. Tam będziemy częstować się potrawami regionalnymi, tam będziemy podziwiać przepiękne fotografie, które powstały na gminnej fotopozytywce i tam będziemy oglądać te prace, które przez lata były nadsyłane do Gminnego Ośrodka Kultury na nasz ogólnopolski konkurs rękodzieła. Także po występie naszej wspaniałej, fantastycznej kapeli zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury, a ja wszystkich Państwa tam przy wyjściu będę pilnować, żebyście na pewno przyszli do GOK-u. Bardzo dziękuję i cóż, kapela, gramy? Gramy, a teraz witamy Was po przerwie tą łowicką, witacką. Thank you.
wszystkie gwiazdeczki na niebie ratować. I wszystkie gwiazdeczki na niebie ratować. Thank you.
był zegarkiem, zębła był łańcuszkiem. Biłbym godzineczki, dziewczynie na dłoczkiem. Biłbym godzineczki, budził całe ręce, żeby nakręcała zegarku skręczynę. O mój dobry Boże, starałeś mnie marnie, pokojany widzę, będziesz się do mnie karmił. Na ciebie ja poproszę Matki Boskiej, żeby mi się dostał chłopak z ręce wioski. I babka ja w powieli, Boże nie prosili. Thank you.
Szanowni Państwo, bardzo, bardzo pięknie dziękujemy kapeli. Poproszę jeszcze raz o wielkie brawa. Przychodzę się podobało, prawda? Szanowni Państwo, pozwólcie, że w imieniu nas wszystkich, kierownikowi kapeli, wręczę taki oto wykonany u nas pracownik ceramicznej klucz wiolinowy na pamiątkę naszego wspólnego spotkania. Zapraszam Panie Kierowniku tutaj do nas. Bardzo proszę, bardzo pięknie, dziękujemy. Ja mam jeszcze taką prośbę, by któryś z akordeonistów miał jeszcze siłę i ochotę tak z nami iść do tego gogu, tak z akordeonem nas poprowadzić. Dacie radę z akordeonem? Musicie? No świetnie. Szanowni Państwo, jeszcze raz wielki brawa. Ja tutaj chciałbym podziękować w imieniu całej kapeli Pani Dyrektor. Jesteśmy w Poraju po raz drugi. Byliśmy chyba 3 lata temu. No i chyba się podobaliśmy, ponieważ nas zaproszono ponownie. Zapamiętali Państwo nas. Myślę, że to nie jest drugi, a ostatni raz. Myślę, że kiedyś jeszcze do Poraju zawitamy z naszą łowicką muzyką i z naszymi łowickimi piosenkami. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Do widzenia, do zobaczenia. A widzieć będziemy się już za moment w imieniu Ośrodku Kultury, do którego to zapraszamy wszystkich naszych zacnych gości. Zapraszamy, zapraszamy. Szanowni Państwo, to jest bardzo niedaleko, wystarczy przejść po pasach na drugą stronę ulicy. Mam nadzieję, że jesteście Państwo bardzo głodni, bo tam naprawdę będzie co zjeść. A zadbały o to wszystkie koła gospodyń wiejskich z gminy Poraj. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy, bo tam również będziecie mogli zabrać sobie na pamiątkę takie fotopozytywne pocztówki z gminy Poraj, wykonane przez wspaniałych fotografów z różnych stron, również z gminy Poraj. Zapraszamy serdecznie do Gminnego Ośrodka Kultury już teraz. Panią Wójt również poproszę, żeby tutaj naszych gości prowadziła do Gminnego Ośrodka Kultury. Bardzo proszę wszystkich radnych, bierzcie panowie, panie pod depo, wszystkich gości i prowadźcie na drugą część naszego spotkania, na wyborną kolację regionalną i na wiele, wiele innych doznań duchowych. Za tę część bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy do goku. Pani Wójt, proszę prowadzić gości do goku. Nikt nam nie znika, nie ucieka.